każde dziecko ma swoje własne poglądy i każde dziecko jest dojrzałe, tylko po prostu wiele osób wstydzi się wypowiadać te swoje poglądy. Wydaje mi się, że byłem wychowany w takim duchu, że jeśli ja chcę coś powiedzieć, to mogę to powiedzieć. Dziecko patrzy na świat w taki bardzo czarno-biały sposób. Coś jest albo jakby dobre, albo złe. Albo jest się szczęśliwym, kiedy coś widzi, albo jest się smutnym. I kiedy dziecko mówi, jestem smutny, kiedy widzę, że dzieje się coś takiego na świecie, to wydaje mi się, że dorośli słuchają. My wychodzimy na ulicę przede wszystkim dlatego, że wiemy, że jeśli będzie tak dalej szło, jak idzie teraz, to może być gorzej.